Wielka wnewka w 4Fun TV. Barbara Kurdej-Szatan jest moją gościówką dzisiaj, bardzo przymiłą. Wy jesteście małżeństwem z Rafałem, takim w ogóle nie medialnym, w sensie bym powiedział, w sensie bardzo medialnym, bo dużo rzeczy ze sobą robicie. Mój mąż po prostu zbija bąbki. Nie chcę tańczyć. Zbija bąbka. W ogóle nie ma u was żadnych skandali. Co jest z wami nie tak, no? Co to w ogóle jest? Ja nie mam problemu na przykład z tym, żeby mówić, nie wiem, w wywiadach, co tam u nas. W związku z czym nikt za nami nie jeździ. No właśnie, ale... nie wierzę. Bo chyba nie mają nic więcej ciekawego do sprawdzenia. Nie piszą o was źle w sumie, nie? Ja nic złego nie widziałem, a szukałem dosyć, wiesz, skrupulatnie. Ostatnią rzecz, jaką widziałem, to widziałem tylko to, że jak będziesz w ciąży, to odejdziesz z M jak miłość. No jak będę z brzuchem, no to nie będę się chyba czuła na siłach, żeby siedzieć na planie po tyle godzin. A chciałabyś być w ogóle mamusią takiego małego smutka? Chciałabym, już dawno bym chciała, ale wiesz, no nic się nie wydarza na razie, więc nie ma o czym mówić. Walimy. No. Walimy. Dobra. Bo się zrobiło, wiesz co, nerwowo. Uwaga. Jest luz, no. Jest luz. Uwaga, trzy, cztery. Trzy, cztery. Żeś trafiła w twarz. Gratuluję. 2-2. Dziękuję bardzo. Przyjemne, nie? Basiu, co ty byś chciała zrobić tak za 10 lat? Wiesz, jest dobrze, więc dobrze, aby zostało tak, jak jest. Planów jest mnóstwo. Fajnie, jakby się realizowały. Tak naprawdę, no co? To jest takie trochę banalne, ale to jest naprawdę ważne, abyśmy po prostu... Byli zdrowi. Ta, bo najważniejsze jest zdrowko. Jak będziemy żyć przede wszystkim, będziemy zdrowi, no to będziemy mogli się realizować. To teraz zróbmy tak. Robimy i trzymamy w drugiej ręce soczki. I kto wygra, ten od razu uderza. 3, 4. Dobry patent. Wiesz co, musimy to powtórzyć.